Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, po długiej trasie dotarliśmy do stolicy. Jesteśmy w Warszawie i wybieramy się właśnie do studia Tęcza. Póki co jest trochę szaro-buro, ale mam nadzieję, że to jest gdzieś w okolicy. Tam podobno jest cały czas tęczowo i kolorowo. A, po co przyjechaliśmy? Na warsztaty YouTube'owe. I będziemy się szkolić z montażu i poznawać nowy program, żeby tworzyć ciekawsze, fajniejsze treści. Tak, i dlatego właśnie tam jedziemy bez aparatu, tylko z telefonem. Nie, to jest żenada roku po prostu, ale jeszcze roku. Nasz kanonek jest w naprawie. Będziemy się uczyć, jak lepiej nagrywać, tylko że mamy tylko telefon na razie. No i nie ukrywamy, że tacy trochę dumni jesteśmy, bo się udało dotrzeć do YouTube Space'a. Dostaliśmy się na warsztaty. Albo stwierdzili, że jest tak źle, że tak, po prostu że nas muszą podszkolić. Po prostu. A więc tak wygląda YouTube od wewnątrz. Tak, dotarliśmy na salony. Pięknie jest, no pięknie. Naczelni przypałowcy YouTube. Na razie się rozglądamy. Jeszcze nieśmiało. Póki co nieśmiało. Bardzo nieśmiało. Drodzy Państwo, teraz wszyscy mają przerwę obiadową, cały YouTube Space. Wszyscy wyszli z warsztatów. Przerwa, posilić się. Nie ma co oglądać, bo wszyscy YouTube już jedzą. Nie, no jest co oglądać. A no tak, no jedzenie. Fajne to jedzenie. U nas zawsze. To jest kubeczek pełen nadziei, trzecia kawa. Miejmy nadzieję, że ona nas postawi na nogi. No, podgryzione ciasto mi dali normalnie. Nie, ty tak często trafiasz. Ja tu taki celebrytą na salonach, a tu pół ciasta mi dałem. No. Tak naprawdę to my w tym całym YouTube Space'ie się pojawiliśmy jakieś 3 lata temu już. Pobijaka byliśmy jeszcze wtedy. Ale teraz jesteśmy już tak w centrum, w sercu YouTube'a polskiego. Takiego przynajmniej takim tymczasowym centrum, bo YouTube Space jest w kilku krajach takich na stałe, w kilku miejscach, a tutaj jest tak czasowo w studiu Tęcza, tak mi się wydaje, to jest takie dość tajemnicze chyba. W każdym razie jest tu dużo znanych YouTuberów i osobistości.
Tak. I my jesteśmy też. I my. Jakimś cudem. Byliśmy na warsztatach, które dotyczyły montażu w programie Adobe Rush, którego tak. jeszcze nie znaliśmy wcześniej. Jest to w sumie prostsza wersja tego programu, który używamy. My w Adobe Premiere używamy jakieś, nie wiem, 3% możliwości. Ja się czułem na tym wykładzie jak na lekcji fizyki na studiach, czyli tylko machałem głową i przytakiwałem, bo ja nie miałam na studiach fizyki, więc powiedzmy, że ja się czułam jak gimnazjum, kiedy to Rafał przy odpowiedzi mi podpowiadał z podręcznika. Ale myślę, że no jakbyśmy się tak czuli, że my rzeczywiście byśmy używali tych wszystkich tych funkcji, możliwości, byśmy to sobie przeklikać po prostu. Dokładnie. Wyskoczyliśmy na miasto i taki pierwszy wniosek, gdybyśmy mieszkali w centrum Warszawy, musielibyśmy vlogować z tej perspektywy, żeby było widać wszystkie wieżowce. Takie wysokie betonowe drzewa mają. Tak, i tu betonowe drzewa to, i one są wszędzie. Kto to widział w ogóle? Czekaj, obrót. O. No i to jest właśnie stolica. Tutaj wszystko musi być idealnie, nawet pan kosi beton, żeby był równy. Równiutki. Tak. No tu bym powiedziała, że pan nie przykosił, nie, no, ale właśnie już. Nie, właśnie nierówno pan przykosił. Niech będzie. Może ma przerwę teraz. Spacerowaliśmy po krakowskim mieście, a teraz jesteśmy na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Tak sobie tu chodzimy. Już mi tak. kreatywności na koniec zdania zabrakło. A wiesz co? Bo ja jestem smutny, bo ja zobaczyłem, że jest Kryształ Górski, a to powiedziała, że bez sensu to kupować, bo ani to nie przywieścisz do niczego, ani nic. Ani to powiem tylko z Warszawy jakoś specjalnie. No ale Kryształ Górski to jest podobno ten kamień i właśnie twojego lwa i mojego strzelca. No i? No i nie wiem, pomyślnych wiatrów nam doda. Oj! No dobra, spacerujemy sobie po starym mieście. Przemyślimy to jeszcze, tak. co? A moją specjalnością jest nagrywanie gołębi. Zobaczymy, jak blisko można podejść. Może będę udawał gołębia. To mnie... Możesz tak szyją poruszać, daj ja ci nagram. Dobra. Uwaga. No. Musisz się wtopić w tłum. Widzicie, co mam tu na... Co jest tu narysowane? Boże, nie widzę, co to jest. Kameleon. Kameleon. Czyli potrafi się wtopić jak kameleon w każde otoczenie, więc teraz będę gołębiem. Niezbyt lubiany. A to musisz jeszcze jakiś chlebek znaleźć gdzieś. Mam. Nie jesz? Skumał się ten. Teraz jestem gołębiem. O kurde. Nie odlecisz? Odlatujesz! Ludzie na mnie już tak dziwnie patrzą jak na... Teraz ci chleb rzucą. No super. A moją specjalnością jest znajdywanie w różnych miastach studzienek kanalizacyjnych. Właśnie jeszcze nie, bo byliśmy przy tych wszystkich wieżowcach i cały czas się patrzyliśmy w górę tylko. Teraz tutaj też jest pięknie, się rozglądamy, ale będziemy już zerkać teraz pod nogi, bo trzeba zrobić zdjęcia naszych stóp w Warszawie, tak? Nie. Tak. Jednak warto zerkać cały czas tutaj w górę, takie ciekawe rzeczy się dzieją. A i toaletę można przy okazji wyhaczyć. A nikt go nie ratuje. Złapiesz go, gołębie ratują świat. Przekonaj go, żeby nie skakał lepiej. Ja powiem tak, ja już o tym słyszałem nieraz, że właśnie tutaj warszawiacy są obojętni może tutaj na takie właśnie ludzkie tragedie. Bo w takich dużych miastach to tak. każdy patrzy tylko na siebie. Tak ale naprawdę. On taki całkiem wesoły jest, powiem ci. To nie jest chyba jakaś tragedia. A to może nie, to widzisz, to może ja źle zrozumiałem. Ja nie wiem. Rafał, uważaj, poczekaj. Uważaj, chodź tu szybko. Złap się mnie za rękę, zobacz, bo ten pan ma gołębie. Jak on cię złapie, będziesz musiał tam występować. Mnie zaobrączkuje. O kurde, ja cię chcę zaobrączkować. No dobra. Chodź, idziemy drugą stroną ulicy, żeby cię nie wyhaczył. I nie gdakaj, nie, nie, co robię w gołębie.
Tak, przyszedłeś niezauważony. Szybko, chodź. Trafiliśmy do Lapidarium, które jest jedyną galerią w Polsce opisaną jako atrakcja turystyczna Warszawy. To jest powrót do przeszłości. Rafał wypatruje łuczników w postaci jakiejkolwiek. Kto już się martwił, że spacer przebiega bez żadnego jedzonka? Na pewno Rafciu. Ja też. Muszę do niego dołączyć, bo już mi tu znika. Nasza przystawka. Czekamy sobie na pizzę, nie w Dominium. Jeszcze? Oj, jeszcze się trzeba wstrzymać. Ale dobrze. Ostatnie 2 godziny spędziliśmy na zakupach, z czego nie kupiliśmy sobie nic. W sumie na łażeniu po pierdołach, tak, pamiątki, yeah. Takie głupotki, badziewiaki, fajne różne rzeczy. A teraz zmierzamy sobie do Złotych Tarasów, żeby sobie trochę może posiedzieć. Żeby poczekać, a nic nie znajdziemy jeszcze. Gdzie idziemy wieczorem, bo to jeszcze nie koniec właśnie, dnia. Właśnie, widzicie? Ale właśnie tacy jesteśmy lekko już zdezelowani, ponieważ cały czas mamy ze sobą wszystkie swoje rzeczy, raczy plecak, targa, moją walizeczkę, tu jeszcze jesteśmy obłowieni. Także taki spacer z obciążeniem, także trening bardzo dobry. Ja cię kręcę, krzywą wieżę w Gizie przenieśli do Warszawy. Pogięło ich wszystko. Dam. Powiem wam, że już byliśmy tak padnięci, że się w ogóle nie odzywaliśmy. Dotarliśmy do Złotych Tarasów i Rafciu wyruszył na polowanie. Ja zostałam z naszymi bagażami. Nawet bez uchu polowałem. Dobrze, bardzo dobrze ci poszło, o matko. Jeszcze masz czekoladowego loda z Lionem z polewą czekoladową. O Jezus! Waniliowego KitKata z karmelą. O kurde, też boski. No, także to tylko w ramach obudzenia wieczornego. Uwaga, uwaga, wypadliśmy z galerii. I idziemy się z kimś spotkać. I ktoś tu na nas czeka. Poza autobusem na środku pasu. Rozglądamy się. Mój sokoli wzrok w okularach. Dzień dobry panu. Ja się tam rozglądam daleko. My się tam rozglądam. Jezu, cześć! O rety, dzioki, piękne, przepiękne. Światowi podróżniki, cześć.
Jak tam wam misiu idzie? No jesteś właśnie na pewno mówiącym, tutaj siema. Już odebrałem naszych przybyszy kochanych. O, cześć misiaki. Natką chcesz do przodu? Nie, cześć! O, to cudownie. Cześć! To tak cichaczem, bo nie jesteśmy u siebie. Ale tak musimy to do was się zameldować, że powoli kończymy vloga. Jutro kolejny dzień w YouTube Space, a tymczasem będziemy sobie korzystać ze wspaniałego towarzystwa, którego na co dzień tutaj blisko nie mamy, także vlogów uciekamy. Warszawskich mieści i przedmieści. Dzisiaj jeszcze? Jutro? Nie, no jutro. Także dziękujemy za oglądanie tego vloga, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka i zostawienia łapki w górę pod filmem. I jak zawsze, do zobaczenia jutro.